Dzień dobry, kochani. Dobry wieczór, dzień dobry. W tym tygodniu chcemy popatrzeć na trzy rzeczy, które są jednymi z najważniejszych rzeczy tak naprawdę w naszym życiu, na każdym poziomie naszego życia, w każdej przestrzeni. Czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o kreację, czy to chodzi o samorozwój, czy to chodzi o relacje z ludźmi. Takie koncepty jak nasz czas, jak nasza energia, jak nasza uwaga jest absolutnie po prostu ważna do uporządkowania, w sensie do takiego przyprowadzenia tego do naszej świadomości, bo my często w tych przestrzeniach jesteśmy bardzo w automacie. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele rzeczy, które tak naprawdę nie są godne naszego czasu, od nas dostają. Jak wiele rzeczy, które nie są warte naszej uwagi dostają ogrom. I jak wiele energii nas to wszystko kosztuje. I później przychodzimy, wiecie, na live'a, przychodzimy tutaj jesienne porządki robić, Stępnicka mówi, słuchajcie, dzisiaj w ogóle będziemy porządkować emocje i codziennie przez 20 minut będziemy obserwować w tym tygodniu emocje i w ogóle jest praca domowa i to i tam i zaczynają się budzić mi się. Ale poczekaj, czekaj, Ewcia, bo wiesz, mi generalnie, ja planuję wieczorem, ale rano wstaje mi się nie chce i w ogóle się nie mogę skupić na tym, że ja próbowałam tych ćwiczeń, tych wszystko, ja Cię oglądam w ogóle 5 lat i lubię słuchać w ogóle Twój głos, mi uspokaja, ale wiesz, generalnie, jeżeli chodzi o te prace domowe, takie po prostu mi się albo nie chce, albo nie mogę się skupić na tym, wiesz, albo w ogóle po prostu nie mam energii, wiesz, życie jest zabiegane, planeta Ziemia, jest tu ciężko, nie mam energii w ogóle. I ja mówię, no ja wszystko rozumiem, ale do Kryśki to jest czas zajrzeć. Jak ktoś by tu nie wiedział, Kryśka mieszka na Zanzibarze. Do Kryśki to jest czas zajrzeć. Do Kryśki to się zawsze chce zajrzeć. No zawsze po prostu tamto te misie biegną, w kolejce po prostu stoją. One zawsze mogą się skupić na tym, co tam Kryśka dzisiaj. Co tam Kryśka w ogóle jest, w co ona się dzisiaj tam ubrała i w ogóle gdzie ona jest, kto jej te zdjęcia robi w ogóle. Kto, ona sama ten kanał prowadzi, czy ja jej prowadzę. I tam zawsze, wiecie, na tego Insta to tak łatwo, tam, żeby to tyle energii człowiek miał do tych Adidasów dojść i do tej guaszy i do tych balsamów, a do tych suplementów, co w szufladzie czekają, się kurzą, a te książki na półce, żeby to się tak chciało do nich iść i na nich skupić. Ja to, wiesz co, ja to kupuję te książki i w ogóle mam je na półce, wiesz, i ja nie mogę się jakoś skupić, wiesz. Ja zaczynam po prostu i przeczytam 3 strony i po prostu zawsze zaczynam i nie kończę. No nie mogę się po prostu skupić, wiesz, jakoś tak, ja nie wiem, ja, to chyba już nie te czasy na czytanie w ogóle, wiesz, nie? To popisz, nie, pisanie to, wiesz, to teraz w ogóle technologia, a na komputerze można pisać? A ile stron trzeba pisać? A o czym pisać? A w ogóle to mi coś da? A jaki sens? Wiesz, ja generalnie, wiesz, Ewelina, tobie to jest łatwo powiedzieć, bo wiesz, ty masz taką pracę, ty nie masz tyle obowiązków co ja i nie masz takich dzieci, nie masz takiej to i ci można głowę nie sterczy, mówi, co ty za głupoty wyglądasz. Wiesz, ja nie mam, po prostu ja nie mogę się skupić, ja nie mam czasu, ja nie mam przestrzeni i w ogóle, wiesz, jakbyś pracował i pracowała tyle, co ja, to ja nie mam energii na koniec, rozumiesz? Rozumiem. Pewnie, że rozumiem. Te same misie mam w kieszeni, pomimo tego, że inne życie mam, te same misiaki. Ale jak siedzisz, wstajesz rano, jeszcze się nawet nie obudziłeś. Jeszcze kawa nie przefiltrowała Ci w żył po prostu, nie połączyła się swoją krwią, nie dopompowała tlenu do mózgu. Jeszcze nie wylądowałaś na planecie Ziemia z rana, ale już masz siłę i ochotę zobaczyć, co tam. A Chodakowska to skąd dzisiaj zdjęcia wstawiła? Gdzie ona teraz jest? No, gdzie ona jest tam? A Krzysiek wa dalej te brokułki organiczne, czy się przerzucił teraz jesień, to może na dynie się przerzucił, co on tam je? To jest zawsze czas. Rozumiecie? Jest czas, jest energia i się skupić możemy. I ole, jakie skupienie uwagi, na tym, co tam u nich słychać, co oni mają, co nie mają. I na koniec wiecie, ile, czy nam to daje energię, a na koniec jest zjazd, nie? Bo godzinę, półtorej godziny później mówię, moja pierdziele, nie wiem, kiedy to minęło. Nie wiem, kiedy ten czas, którego nie miałem, minął. I teraz w ogóle ja nie mam czasu. I teraz ja jem byle co.
Ja już w ogóle nie ma tak, że mogę jaki trening, po co komu trening w ogóle od jutra, od pojutrze, od ta. I to tak, nie dość, że to zabiera nam czas, nie dość, że to ciągnie, naszą uwagę zabiera, zabiera naszą energię, to jeszcze daje nam takie coś, przez to, że zabiera to nam ten czas i naszą uwagę i energię. I później my wracamy do naszej rzeczywistości. Tu są dzieci, właśnie tu mąż, tu żona, tu obowiązki, tu pranie, trzeba zrobić obiad, ugotować. I my, ludźmi, jakimi jesteśmy, to biegniemy do tych obowiązków, i na koniec, jak już mamy przyjść do siebie i napisać, nie wiem, jedną stronę, albo trzasnąć dwie afirmacje w głowie, albo siedem oddechów zrobić, cokolwiek to jest, wiecie, albo 15 minut treningu, to często my nie mamy czasu, naprawdę nie mamy już, nie możemy się skupić, już chcemy tylko się położyć, i jedyne, na co mamy ochotę i energię, i na czym możemy się skupić, i na co możemy znaleźć czas w łóżku przed snem, to są psiaki, kociaki, misiaki, rozumiecie? Śmieszne upadki, rolki teraz, 30 sekund, to tyle czasu i tak mogę się skupić na rolce, bo więcej niż 30 sekund, tak mówią teraz, mówią, to jest tępnicka. Ty w ogóle musisz zaktualizować swoją twórczość, bo ty kręcisz jakieś live'y po 2 godziny, to już jest dawno niemodne. Nikt się nie może skupić 2 godziny, wysiedzieć w jednym miejscu i słuchać ciebie przez 2 godziny. Ty rolki teraz, rolki, tam się musi dziać, tam musi, wiesz, się musi dziać imprezka. Więc kochani, ale na koniec końców to daje nam taką trochę frustrację na siebie, że znowu nic nie zrobiłem, tyle chciałem zrobić i znowu nic nie zrobiłem. A drugą rzecz, jaką to nam daje, to budzi w nas taką przestrzeń, że oni mają, im się udaje, oni to się stawiają, a ja znowu nie. I to, tak wiecie, zaburza nam całą taką przestrzeń. I ja absolutnie nie mówię, żeby w ogóle nie wchodzić, nie wiem, na social media, czy żeby nie robić tego, co my robimy, i żeby nie zaglądać, i żeby nie inspirować się. To w ogóle nie o to chodzi, nie? Tylko chodzi o to, żeby naprawdę uporządkować sobie nasz czas i zobaczyć, świadomie, dosłownie zobaczyć. Wiecie, są takie aplikacje teraz, które naprawdę mierzą ten screen time, czyli ten czas właśnie tego ekranu, ile my tam siedzimy. Ale to nie tylko chodzi o takie bycie na internecie, tylko chodzi też o to, co my robimy w momencie, kiedy my nie jesteśmy na internecie. Ile my tego czasu tak naprawdę w ciągu dnia mamy? Na co my ten czas tak naprawdę poświęcamy? Czy my z niego korzystamy tak, jak możemy korzystać? Dzisiaj właśnie z moją Agą rozmawiałam o tym, że jest taki film, dawno go widziałam, więc szczegółów nie pamiętam, ale dzisiaj Aga mi przypomniała, z Justinem Timberlake'iem, gdzie miałeś takie zegarki, się płaciło czasem dosłownie. Czas był po prostu jakby walutą. I w naszych czasach nasz czas jest naprawdę naszą walutą, ale jest też taką walutą przetargową dla ludzi po drugiej stronie. Że nasz czas jest dla drugiego człowieka bezcenny i dla tych, którzy zrobili z nas takich konsumpcjonistów, ale nasz czas jest bezcenny też dla naszych bliskich, wiecie, dla naszej rodziny, dla ludzi, na którym nam zależy i dla których na nas zależy. On też jest bezcenny. Często nawet jak spędzamy ten czas z kimś, to w dzisiejszych czasach my wiemy. Ja się nie czepiam, kochani, ja tylko chcę nas pozaczepiać, połaskotać, pozachęcać do tego, żebyśmy po prostu zajrzeli, tak? Bo my będziemy zaglądać wszędzie. Wy wiecie, że ja to mówię z przestrzeni tego misia, których ja mam całą kolekcję po prostu na półce, nie? Na zakurzonych tych książkach nieprzeczytanych. Więc ja też w tym tygodniu, ja zawsze każdą pracę domową odrabiam, ktoś by tu był nowy, to ja mówię, że my sobie to żartujemy, my mamy swój sposób, my się nabijamy z siebie nawzajem i w ogóle, bo czasem tak nam łatwiej spojrzeć na tą prawdę, która często bywa niewygodna. Ale nasz czas. My chcemy zobaczyć, czy jeżeli my, gdy my spędzamy ten czas w domu, to na przykład z bliskimi, to czy my naprawdę z tymi bliskimi jesteśmy? I też rozmawialiśmy tutaj do znudzenia, od lat rozmawiamy o tym, jak ważne jest spędzanie czasu ze sobą. I teraz, jak my jesteśmy ze sobą, bo często jak ja o tym opowiadam, to często słyszymy, no tak, ale ja dużo czasu spędzam sam, ja często jestem sam, ja prawie zawsze jestem sam, ja więcej jestem sam niż z kimś. Ale my chcemy zobaczyć, na ile my ten czas
naprawdę spędzamy ze sobą. Nie, że jesteśmy sami, tylko na ile my jesteśmy ze sobą, gdy jesteśmy sami. I to też prowadzi nas dalej do takiego zobaczenia, na ile kiedy ja jestem ze sobą albo jestem z bliskimi, to moja uwaga jest na nich, a na ile, czy też na sobie, jak jestem ze sobą, a na ile i tak ja siedzę ze sobą, niby sam, nikogo dookoła, a jestem w cudzym świecie. I ja mogę być w cudzym świecie na telefonie, ale ja mogę być w cudzym świecie w głowie. Wiecie, bo kiedyś taką fajną metaforę, taki przykład słyszałam od Byron Katie, która mówiła, że są trzy biznesy, ona to nazywała. Jest mój biznes, jest twój biznes i jest Boga biznes, czyli życia. I jak my za długo przebywamy u kogoś w biznesie, czyli mój biznes to jest, co się w moim życiu dzieje, co jest tutaj do zrobienia, co jest do odkrycia, co jest do stworzenia, co jest do poprawienia, co jest do uleczenia, tak? I poprzeze mnie, nie taki egoizm, tylko poprzeze mnie ja po prostu, jak im lepiej dla mnie, tym lepiej dla innych. A na ile ja jestem w biznesie twoim, czyli drugiego człowieka, a ty tak jedz, a ty tak pij, a ty tak stój, a ty się zmienia, dlaczego ty robisz tak i dlaczego mnie nie słuchasz. I im więcej siedzimy w czyimś biznesie, tym bardziej tak naprawdę my cierpimy. No i trzeci biznes to jest biznes Boga i świata, czyli a dlaczego teraz pada, a jak ja nie lubię jak pada, a dlaczego w ogóle taki rząd, a dlaczego to, a ile można, dlaczego Kryśka tu i dlaczego Tadek tam i w ogóle o co chodzi i tamto, tamto. I to nie o to chodzi, że my teraz mamy się skupić tylko na sobie, nie wiedzieć, co się w świecie dzieje i nie myśleć o drugim człowieku. Żeby nie było, żeby tutaj umysł nam, wiesz, nie, wiecie, nie mówił, no co ty gadasz, Stępnicka. Nie, my nie chcemy wejść w żadną ekstremę, bo żadna na tej planecie nam nie służy. My chcemy po prostu, jak zawsze na naszych projektach, się rozpoznać, tak? My zapalamy światło i patrzymy, jak w moim życiu, mam zapalone światło, widzę, oglądam, rozpoznaję się, i jak w moim życiu wygląda czas, co ja z tym czasem robię. I są wśród nas, my zawsze to mówimy, są wśród nas różni. Każdy z nas jest z innej bajki, każdy dostał inną traumę w prezencie, z innymi schematami i jakimiś trudnościami sobie radził i radzi jeszcze. I większość z nas już wiele w życiu zrobiła, my już mamy wiele ogarnięte, ale jest to podróż do ostatniego oddechu. Więc tak, będą wśród nas tacy, którzy, ja byłam zawsze taka, ja nigdy nie miałam na nic czasu, wiecie. Ja nie wiedziałam, gdzie jest mój czas, ale to naprawdę. Ja po prostu, tak, jak kiedyś dużo pracowałam, to ja w ogóle naprawdę tego czasu nie miałam. A nawet jak go miałam, to nic w tym czasie nie robiłam kreatywnego. Powodów było wiele. Po pierwsze, ja byłam tak przemęczona fizycznie, tak przemęczona psychicznie i emocjonalnie, że ja naprawdę tej energii czasu nie miałam. Poza tym dużo pracowałam, mało spałam, bardzo źle jadłam, dużo piłam, wieczorem wino, żeby zasnąć, rano kawę, żeby się po prostu obudzić i funkcjonować. Więc ja nawet jak miałam chwilę tego czasu, to ja nie miałam siły ani ochoty robić nic. Ja chciałam już tylko leżeć. Ja jeszcze nie miałam wtedy telewizora, telefon nie był tym, czym jest dziś, ale ja po prostu chciałam tylko leżeć, wiecie, i po prostu go czekałam, aż znowu przyjdzie ta praca, aż znowu to. I tak po prostu każdy dzień u mnie wygląda. Później, jak moje życie zaczęło się zmieniać i ja bardzo dużo nad sobą pracowałam, krok po kroku się zmieniałam i w ogóle. I później, jak zaczęłam pracować dla siebie, zwłaszcza z domu, robiąc to, co robię, to i pamiętając, jak ja kiedyś się zaorałam w życiu, to później każdą chwilę, którą mogłam odpoczywać, to ja nie ciężko mi było wrócić do tego, o to ja coś wykreuję, to ja coś nowego stworzę, to co, tylko ja cały czas chciałam odpoczywać, bo ja tyle się naorałam wcześniej w życiu, że ja bałam się, że mi się to znowu przydarzy. I wpadłam w taką trochę, wiecie, taką katatonkę, my to nazywamy czasem, nie? Że ja po prostu tak, a dobra, to ja sobie jeszcze podpoczywam, to ja sobie jeszcze podpoczywam, to ja sobie jeszcze podpoczywam. I jak, a ciało potrzebuje ruchu, my w ogóle jesteśmy, po prostu wszystko we wszechświecie jest energią, która się rusza, tylko to ma być taki ruch, wiecie, na tyle, na ile to jest możliwe w ogóle, co wcale łatwe nie jest, w takim balansie. Więc ja miałam taką ekstremę, że kiedyś po prostu orałam, też nie umiałam być sama, więc cały czas robiłam, każdą dziurę czasu musiałam zalepić, żeby po prostu nie czuć tego bólu, który był pod spodem. Ale później miałam dużo tego czasu, uczyłam się być ze sobą, uczyłam się odpoczywać, uczyłam się to, uczyłam się tamto.
I wpadam w jakąś taką drugą, takie uciekanie od tego życia w ogóle w taką inną przestrzeń. To ja sobie tu jeszcze posiedzę, bo już tyle się napracowałam. Ja nie chcę wrócić do takiego kieratu, w którym byłam. Ja nie chcę już być w strukturze, ja nie będę tu nic planować. I miałam takie, wiecie, taką obrazę na całe te planowanie, na strukturę, na nawyki. My o tym nieraz rozmawialiśmy, jak pracowaliśmy z nawykami, że ja się bałam, że to mnie znowu tam zamknie. Później nazbierałam, wiecie, tysięcy, jak to gadżet przyszedł, rozmawialiśmy o tym. Nazbierałam tysiące gadżetów, książek, po prostu narzędzi do ćwiczenia, pieczenia, gotowania, nie wiem, balsamowania, dbania o siebie na wszystkie możliwe sposoby. I to tak leżało dookoła, ja tego nie używałam. I jak siebie pytałam, a dlaczego? A bo tu mi się nie chce, tu nie mam czasu, tu nie mam energii, tu nie mam przestrzeni, tu nie czuję, tu nie rozumiem, to nie moja bajka i tego nazbierane tego wszystkiego. I tak naprawdę nigdy nie podchodziłam, znaczy miałam naprawdę długi czas taki, gdzie się nie zatrzymywałam i nie patrzyłam, hej, ale tak naprawdę czy to jest prawda? Wiecie, czy to jest prawda? I dopiero jak zaczęłam gdzieś tam w drodze iść i uczyć się od różnych ludzi, czytać przeróżne książki, cały czas trafiałam na to, że jeżeli jest coś, co jest absolutnie warte i ważne takie, i warte naszej uwagi, bardzo potrzebne, byśmy nauczyli się tym rozporządzać, to jest nasz właśnie czas. I często mówi się tak, no, ale wiesz, ja mam tyle rzeczy, tyle obowiązków, tyle to. I to właśnie dla tych ludzi, którzy mają tak dużo, to ci ludzie często są lepsi w dysponowaniu czasem, w operowaniu, bo wiedzą, że po prostu jak go sobie nie ułożą w ciągu dnia, to po prostu ten dzień im się rozsypie, albo jak nie będą szli zgodnie z tym planem, to po prostu nie znajdą nawet chwili dla siebie. A czasem jak my możemy sobie pozwolić rozjechać, to się możemy rozjechać naprawdę i tego czasu mieć tyle. Ja kiedyś widziałam taki, wiecie, metafor jest dużo, kochani. Jest metafora taka, że wyobraź sobie, że jeżeli dzień ma 24 godziny, no to masz 24 tysiące na przykład na koncie. I na co wydajesz każdy tysiąc, prawda, w ciągu dnia? I na co go wydajesz? Są takie metody. Są takie filmy, chyba to Peterson opowiadał, że jakbyś policzył godziny spędzone na telefonie dziennie i odejmował je jak lata ze swojego życia, to byś się bardzo zaskoczył. Ale mi nie chodzi o takie karcenie siebie, że ty usiedzisz tyle i tu siedzisz tyle i nie powinieneś tego robić. Bo my w ogóle nie tak działamy, my nie na to patrzymy, ale my chcemy naprawdę zapalić światło i sobie popatrzeć, gdzie mój czas idzie, na co ja go zużywam. Nieraz mówiliśmy tutaj takie słowa, które są piękne, wzruszające i czasem nawet takie może przerażające, że jesteśmy tutaj na chwilę. Naprawdę jesteśmy tutaj na chwilę. Jeżeli jest coś, tutaj jest wiele prawd, wiele dróg, ale jeżeli jest jakaś taka prawda, która jest wspólna dla nas wszystkich, to my wpadliśmy tutaj na chwilę na tą planetę. I możemy tutaj wiele zrobić. Możemy zrobić więcej niż czasem w ciągu dnia nam się wydaje. Wiele rzeczy jest tutaj poza naszym zasięgiem, wiele odpowiedzialności, które idą za tym, że żyjemy w systemach, w których żyjemy, są dla nas nie od ogarnięcia. Ale jak tak się zatrzymamy i popatrzymy na nasz dzień, to tam jest wciąż wiele przestrzeni, z której my możemy absolutnie skorzystać. Ja pamiętam, wracając do tego czasu, właśnie jak mieszkałam w Stanach i jak czekałam już tylko, aż pójdę do pracy, bo nie miałam na nic ani siły, ani ochoty, to moi przyjaciele na przykład, którzy pracowali ze mną w tej samej restauracji, oni wstawali rano, oni chodzili a to na jogę, a to do teatru, a to do muzeum, a to gdzieś szli na kawę i czytali książkę, a to szli pobiegać, a to szli poddychać, a to szli pomedytować, a to szli garnki lepić, wiecie. I dla mnie to był jakiś taki obcy świat, bo ja żyłam tylko w takim, okej, ja mam tu 3 godziny między pracą a szkołą, ja już nie mam siły ani ochoty na nic. Ja nie miałam przestrzeni na swoje marzenia wtedy, na swoje pasje, nie miałam siły. Cały czas gdzieś, wiecie, po prostu tylko szłam dom, praca, po prostu szkoła, dom, praca, szkoła, sen, jedzenie, dom, praca, szkoła, sen. I ja wiem, że czasem naprawdę się nie da jakby, prawda? Albo naprawdę czasem nie mamy chęci i ochoty. Tylko często jest tak, że nie robienie nic w tym czasie, którego wydaje się potencjalnie niewiele,
Nierobienie nic takiego, co nas buduje, co nas inspiruje, co nas motywuje, co nas napędza. Ale używanie tego czasu, którego niepozornie jest niewiele, na siedzenie w miejscu, które nas w taką katatonię wrzuca, albo siedzenie na telefonie, który wrzuca nas w życie innych ludzi, wyidealizowane na tym Instagramie, a my tu dalej na tej kanapie, to zabiera od nas jeszcze więcej energii i sprawia, że my mamy ledwo siłę iść do pracy, do szkoły, opiekować się dziećmi i później znowu wracamy na drugi dzień, mamy znowu trochę tego czasu i mówimy, a dobra, ja mam tylko te 3 godziny albo 2 godziny, albo jestem już zmęczony, nie mam siły na nic. I nam się wydaje czasem, że my w tej przestrzeni nie mamy siły kreować, tworzyć, szukać pasji, rzeczy, które mogą nam coś tam dać, bo życie jest wymagające i zabiegane. Ale wbrew pozorom, gdybyśmy zaczęli tak działać, gdybyśmy zaczęli chociaż chwilę tą dawać sobie na coś, co pozornie może nam się wydawać bez sensu, to wbrew pozorom może nam dać więcej sensu, niż nam się wydaje i obok tego da nam więcej energii, niż odbierze. Bo jeżeli robimy coś, co nas inspiruje, motywuje, nakręca, napełnia, dodaje nam energii, to dodaje nam więcej energii. Nie zabiera nam wbrew pozorom czasu, tylko dodaje nam energii. A często my idziemy w tym zmęczeniu na ten telefon czy do tego telewizora i on... I kiedy trzeba odpocząć, żeby było jasne, kiedy trzeba odpocząć, to trzeba odpocząć. Ale ja może podam taki, do czego ja biję, podam Wam taki przykład namacalny. Ja pamiętam właśnie, jak tak dużo pracowałam wtedy w Stanach i long story short, zaczęłam kręcić filmy. Moje filmy się zaczęły od kręcenia filmów o surowej diecie, o takim odżywianiu, takim sposobie odżywiania na surowo, bo to mi wtedy wiele lat temu, to było 11-12 lat temu, już pewnie pomogło bardzo. Ja wróciłam z takiego sanatorium i kontynuowałam takie, wszyscy myśleli, że nie wiem, to jest dziwne, to tamto. Zaczęłam gdzieś oglądać ludzi, którzy tak jedzą, żeby się wesprzeć. Pewnego dnia wpadłam na pomysł, żeby pisać bloga. Zaczęłam tego bloga pisać. Kilka dni później wpadłam na pomysł, przyszło do mnie, żebym nakręciła film, zaczęłam to robić. I kręciłam te filmy, najpierw trochę tak po kryjomu, później moi znajomi się dowiedzieli. I praktycznie każdy do mnie taką rzecz powiedział. Że ty, ale po co ty te filmy kręcisz w ogóle? To za głupota jakaś. Wiecie, to były też takie czasy 12 lat temu, że to nie było tak jak teraz, że my wszyscy, smartfony nie istniały wtedy, więc to nie było tak, że my siedzieliśmy na telefonach i kręciliśmy filmy, robiliśmy zdjęcia tego, co zjedliśmy i w ogóle, nie wiem, jak się ubraliśmy i w co pierdnęliśmy, nie? I tyle moich przyjaciół do mnie mówiło, po co ty te filmy, co ci to da? Tak, ale co ci to da? Co to za głupota w ogóle? Siedzisz tam coś kręcisz, jakieś tam soki robisz w ogóle, kręcisz. Do kogo ty to kręcisz? Komu ty to kręcisz? Co ci to da w ogóle? Czasu ci nie szkoda, co ci to da? I ja wtedy nie umiałam odpowiedzieć w ogóle na pytanie, co mi to da. Bo ja nie robiłam tego, żeby to mi coś dało w przyszłości. Natomiast ja odpowiedziałam wtedy sobie i tym moim znajomym na takie pytanie, wiesz co, ja nie wiem, co mi to da, bo nawet nie myślę w taki sposób, ale ja wiem, co mi to daje na ten moment. Na ten moment daje mi to chwilę oddechu. Na ten moment daje mi to chwilę, daje mi to jakąś cząstkę siebie, która jest nowa dla mnie, gdzie ja nie jestem tylko robotem, tylko w kieracie, tylko w zmęczeniu, tylko w życiu cudzych wymogów i obowiązków, które życie serwuje, jak płacenie rachunków, tego wszystkiego. To jest jakieś takie moje małe miejsce, którego ja od lat nie miałam. Ja nie nazwałabym tego ani pasją, ani hobby na tamten moment, tak mówię, ale to daje mi jakiś taki... To daje mi jakiś kawałek mnie. Ja dawno siebie nie widziałam nigdzie, bo wszędzie, gdzie byłam w życiu, to był obowiązek, powinność. A tu to mi daje to. To mi daje chwilę wytchnienia. To mi daje chwilę odpoczynku i to mi daje energię i to mi naprawdę dawało energię. Ani ja w tym dobra nie byłam, ani ja nie próbowałam, wiecie, jakiejś kariery z tego zrobić, ale ja po prostu kręciłam ten głupi film, ja miałam przy tym zabawę, ja miałam przy tym po prostu fun, to była jakaś forma kreacji, to była forma odskoczni dla mnie. Ona mi
dawała właśnie energię. Moja uwaga była skupiona na czym innym, a tyle w moim życiu wtedy się trudności działo, że nagle to była taka moja oaza, taki kokon, w który chodziłam. I kto by pomyślał, że teraz jesteśmy 12 lat później. I co mi to dało? No co mi to dało, kochani? No ogrom mi to dało. Dało mi to nowe życie, nową mnie, pasję, biznes, pracę, cudownych ludzi, nową kreację, nowe podejście do życia. To mi całe życie odmieniło. Słyszysz, Simbek chrapie. Całe życie mi to odmieniło. Chociaż w ogóle to się nie od tego zaczęło, wiecie. Ja nie usiadłam tam, ja w ogóle będę youtuberem, odmienię sobie życie i w ogóle pewnego dnia, nie wiem, będę miała parę dziesiąt tysięcy ludzi, którzy będą mnie oglądać i w ogóle będziemy live'y robić i będziemy tutaj razem porządki robić. Nie. 12 lat temu ja po prostu, ja pamiętam takie filmy, jak ja tam mówię, kochani, tak ciężko pracuję, w ogóle ledwo cię zdążyłam, nie mam siły i w ogóle i tyle się mnie dzieje, ale przyszłam i nakręcę taki jeden film o soku dla nas, taki soczek nam zrobię, wiecie. I to mi dawało na chwilę po prostu, pomagało mi nie zwariować w tym całym chaosie. A ja byłam w ogromnym chaosie wtedy. I ja tego czasu tam naprawdę wtedy niewiele miałam, ale znajdowałam go na to i ja chcę nas zachęcić, bo czasem nam się wydaje, że rzeczy, do których zachęcamy tutaj i nasze wnętrze nas zachęca, i ja nas zachęcam, i wspólnie się zachęcamy, a daj sobie 5 minut, a pójdź na spacer, a pobiegaj, a namaluj coś, a narysuj, a nie wiem, popisz chwilę, a nie wiem, właśnie idź na lekcję garncarstwa, bo nie wiem, na drutach porób, pograj w tenisa, w squasha, cokolwiek i pojeździ na rowerze. I my często mówimy, a co mi to da? A to działa, a co mi to da, a po co mi to? A co ci daje nierobienie tego? Co ci daje siedzenie u Kryśki na tym Instagramie? Tak naprawdę, tak szczerze. Ja mówię, ja nie jestem przeciwna, przecież ja też jestem na Instagramie, na Facebooku. Tylko my chcemy zobaczyć, co nam to takiego daje? Bo to nam dużo daje. Czasem nam to daje ukojenie, czasem nam to daje dużo śmiechu. Nie wiem, ja uwielbiam oglądać i komików, i uwielbiam oglądać psiaki, kociaki, a psy i koty w jednym filmie. To już po prostu uwielbiam. Nie? Ale żeby gdzieś szukać tego balansu w tym, żeby naprawdę zobaczyć, no co mi to daje tak naprawdę i czy mi to daje, co ja myślę, że mi to daje. Bo jak robiliśmy książkę Atomowe nawyki, to rozmawialiśmy o tym, że najważniejszą rzeczą dla nas, ale też najważniejszą rzeczą dla marketerów wszelkiego rodzaju, sprzedawców wszelkich projektów, jest nasza uwaga. Jak mają naszą uwagę, to produkt sprzedamy. Jak mają naszą uwagę, to po prostu jesteśmy my załatwieni, tak? U mnie to pytanie, co mi to da, jest przed każdym uniesieniem dupska. Wiecie, ja do dziś mam to. Gdzieś czytam coś nowego, wiecie, dowiaduję się jakiejś nowej metodzie, ale czy to na pewno zadziała, ale co mi to da, a ile to potrwa, a jakie rezultaty, jakie efekty. Co ja się nagadam, zanim ja w ogóle spróbuję, to ja jedna wiem. I my teraz jesteśmy w trakcie kursu Nowa Droga i tam bardzo dużo sami widzimy, jak się łapiemy. Bo tam robiliśmy jeden tydzień, pisaliśmy, drugi afirmowaliśmy, trzeci tam ciszowaliśmy, teraz wizualizujemy. I my sami widzimy, jak umysł czasem nawet nie spróbuje i po prostu idzie, a ja tego nie czuję, to nie moja bajka, no, co my się nagadamy, nie? Ale taka Kryśka na Instagramie, czy na fejsie, po prostu to my i czas dla niej znajdziemy i my ją czujemy i ona naszą uwagę jest w stanie po prostu przykuć i po prostu my tam dajemy tą walutę, która jest taka, wiecie, taka ważna, naprawdę. I my jesteśmy gotowi dać jej wszystko. Co ona takiego nam dała, ta Kryśka, że ona tyle od nas dostaje? To jest fenomen w ogóle, wiecie. Co ona takiego daje nam, że ona tyle od nas dostaje? I czasem taka Kryśka więcej czasu dostanie niż nasze własne dziecko, słuchajcie. Niż nasze własne dziecko, niż mąż, niż żona, niż pies, niż my sami, rozumiecie? Ona ma chody, ja nie wiem, ona ma jakiś kod dostępu po prostu dla nas, nie? Do nas, bo i my dla niej czas znajdziemy i my jej uwagę poświęcimy
I my nawet się nie pytamy, ty, a co ty mi takiego dasz i czy to działa, i jaki sens w ogóle, że ja tu z tobą siedzę, nie? Ona to po prostu ma, ja nie wiem, kim ona była w poprzednim życiu, że ona to wszystko od nas dostaje o tak na dzień dobry. Czasem my jeszcze się nie obudzimy i my już u niej siedzimy, nie? Po prostu na śniadaniu, jak to się u nas mówi, na klopie po prostu siedzimy, jeszcze oczy się nie otworzyły, jeszcze człowiek nie wylądował w ciele, kawy się nie napił, a już tam wie, co u Kryśki słuchać. I tak samo, wiecie, zasypiasz w ogóle dzieci położone, to czasem nie masz czasu, nie wiem jak wy chłopaki macie, ale ja na przykład, ile razy ja idę jeszcze do łazienki zmyć makijaż i mówię, to zmycie makijażu po prostu tak się nie chce, nie ma siły po prostu. Ile ja lat w ogóle jeszcze jak w nocy pracowałam, to makijażu nie zmywałam, no nie mam siły po prostu tego makijażu, zmyć, nie mam siły. Nabalsamować się po prysznicu, kto ma na to czas? W ogóle ja to taka sucha chodziłam, że wiecie, można eseje pisać, nie? Baznokciem po tym. No nie ma czasu, nabalsamować się, nie, jeszcze jeden krem pod oczy, nie, głasza, 2 minuty głaszy, kto ma na to czas? Ale wchodzisz do łóżka, trzymasz ten telefon i siedzisz, Kryśka, kotki, psiaki, Grzesiek, to, tamto, piździam to. I głasza by była w tym momencie i nabalsamowałby się człowiek, 3 razy by się namalował i zmył po drodze, w ogóle wiecie, a ja oleję do masowania po prostu włosów, żeby odrosły to na końcówki, żeby się nie łamał. Ale kto ma na to czas w ogóle? Kto ma na to czas? W ogóle stopy suche po prostu bolą, po prostu ledwo skarpety wkładasz, nie? Ale kto ma czas? W ogóle jakieś tam peelingi, piździngi, kto ma czas? Ale do Krysi wpaść przed snem, no nie wpadniesz. No nie wpadniesz do Kryśki przed snem zobaczyć, dobranoc jej powiedzieć. No wiadomo, że wpadniesz. No przecież nie zostawisz jej tam czekającej w ogóle przy łożu, w ogóle bez dobranocki. Wiadomo, że trzeba zajść zobaczyć w ogóle, co ona dzisiaj tam na dobranoc, w ogóle jak, co ona na kolację jadła i w ogóle się pozachwycać, jak ona to medytuje. Ona to się stawia. Ona to się stawia. Pewnie ktoś pomaga, no pewnie ma team i dlatego jej to wszystko wychodzi. Ona to ma czas, ona to jednak wie. Ona coś, jest ciekawe w ogóle, może ona opowie, może ona ma metodę, może, a ciekawe od kogo ona się nauczyła, że ona tak się stawia. Skąd ona tą samodyscyplinę bierze jakby? Skąd ona, jak ona to ma, że ona to robi, działa i to i w ogóle? Pewnie to te kremy, co ona tam sprzedaje, nie? Pewnie te kremy to się same smarują. Rozumiecie, ale ja nie wiem, wy chłopaki tak macie, wam, czegoś wam się nie chce, nie wiem, golić wam się nie, co wam się nie chce, wy macie tak, czy to tylko my tak mamy, nie? Może ćwiczyć, nie? No z rana kto tam, komu się chce ćwiczyć, na siłownię czasu nie ma, na rowerze nie lubię jeździć, bo plecy bolą, ale siedzieć na dupie 2 godziny na telefonie Kryśki i Grześka, i tam nie wiem, kto tam dzisiaj w piłkę wygrał i kto tam po prostu z jednej drużyny przechodzi, tak się nie znam na chłopaczkowskich rozrywkach jeszcze, ale wiecie, nie? Co tam jest jeszcze? Pudelek jest, słyszałam po scenie WP, tam Interia, nie, to już nie, Onet.pl chyba coś takiego, nie? Na czym wy siedzicie, chłopaki? Chłopak może się nie chcieć myć zębów. A, no nie chcieć myć zębów. Kochani, ile mi się zębów nie chciało myć. Ale Kryśce to bym 3 razy chrupa umyła. Wynitkowałabym Kryśce, rozumiecie? Ja to bym jej wynitkowała zęby, umyła po prostu. I to nie, że tylko przejechała, nie, ząb po ząbku, elektryczną szczoteczką, rozumiecie? Żeby chodziła uśmiechnięta, że tak dobrze na tych zdjęciach uśmiechnięta wygląda. Dlatego ona takie ładne zęby ma, to ja jej myję co noc i nitkuję. A mój chłop gra. No właśnie, no pograć, tak, tak. Mężczyźni tacy sami mówicie, tak? Wy też tak macie. No mówię wam, kochani, no. No po prostu jest jazda, czy? Jest jazda. Mi się nie próżnują. Córka straszyła, że jak nie zmyję makijażu, to jutro będę starsza o 5 lat. Mnie też tak straszyli i prawdę mówili. Efekty są. Kamera dobrze mi tutaj chowa, nie? Ale na żywo widać te lata, nie my tego makijażu i nienitkowanych zębów. To jest, wiecie, to jest taką nogi ogolić po prostu, jak tatka nie ma w twoim życiu. To jest wielki wysiłek, ale tatek się pojawia, to po prostu nogi, pachy, wszystko idzie, nie? Dla innych, my, naprawdę, to jest niesamowite w ogóle, niesamowite.
Mówię wam, jestem bezwzględna. Nie ma lekko tutaj, nie ma. Trzeba, kochani, tutaj naprawdę brać odpowiedzialność. Mężczyźni mają proste życie. Zawsze mi się wydaje, że mają łatwiej trochę, nie? W tym temacie wyglądu zwłaszcza. Oni tak o, my 70 kremów, z czego jeden użyty, oni ani jednego kremu i nawet nie mają suchej buzi. Ja rano wstaję, 3 rozmiary buzia za mała, nie? Bo wieczorem nie posmarowałam, bo nie nałożyłam jakiegoś tam serum, które stoi na półce 3 miesiące, bo tego nie zrobiłam, tamtego. A dlaczego tego nie zrobiłam? A bo mi się nie chciało, bo czasu nie miałam i w ogóle siły nie miałam, bo cały dzień pracowałam. Ale u Kryśki byłaś? No wiadomo, to słuchaj, są rzeczy ważne i ważniejsze. Wiadomo, że byłam, słuchaj. Krysy, trzeba dobranoc co noc powiedzieć i na dzień dobry przywitać, wiesz, priorytety to priorytety, wiesz, ja tam codziennie w planerku wartości mam wypisane i w wartościach co jest? No zdrowie jest, zdrowie, a i jak chcesz się czuć, też zapisuję w planerku, jak chcesz się czuć, pełna energii, pełna energii. I co zrobisz, żeby w zdrowiu, w pełnej energii przejść ten dzień? No jak, co, do Kryśki pójdę? Do Kryśki? Gdzie można kupić ten piękny różowy fotel? Kochanie, ja wklejałam kiedyś. Aga później wkleje w relacji. Oni się coś tam fotel uszak nazywają. Już dawno go mam. 3 razy buzia za mała biorę. No ja tak mam, jak nie nakremuję i rano wraca, nie? No dobrze, kochani. Słuchajcie, czekajcie. Jaka jest praca domowa? Bo to ja nie mam za wiele rzeczy do powiedzenia. Bo to, ale no opowiedz za jakieś metody. Nie mam. Metoda jest jedna, wyłączyć wszystko z gniazdek. Nie, ale tak na poważnie, kochani. Tak na poważnie. Chcemy w tym tygodniu tak naprawdę, wiecie, takim fajnym narzędziem. My dużo robiliśmy tego teraz na nowej drodze, dużo robiliśmy tutaj. Zresztą, jak wcześniej robiliśmy jesienne porządki, to robiliśmy taką lekcję i ja trochę celowo tej lekcji nie zrobiłam dziś ani tym razem, żeby nie powtarzać tego samego, bo my już tyle razy o tym rozmawialiśmy. Ale my robiliśmy taką lekcję, porządkowaliśmy to, jak chcemy się czuć i porządkowaliśmy to, jakie są nasze wartości. I może w sumie w następnym tygodniu, może byśmy jednak zrobili tą lekcję, bo ona by nam pomogła, wiecie, my mieliśmy takie fajne ćwiczenie a propos właśnie na nowej drodze, wypisywaliśmy, jakie są nasze wartości, co jest dla nas ważne, właśnie zdrowie, nie wiem, ciało, rodzina, finanse, kreatywność. Nie wiem, samodyscyplina, cokolwiek, nie? Kryśka, wiadomo, nie? Ja w ogóle chcę wam później pokazać planery, kochani, bo akurat dzisiaj przyszły, a wielu z was pytało. I w planerach jest lista wartości. My musimy w ogóle, Aguś, my musimy w ogóle nową wartość wpisać do. Musimy to dla Beki zrobić w następnej edycji planera. Wpiszemy, jak to, w listę wartości, tam jest miłość, zdrowie, ciało, Kryśka będzie, nie? Jako symbol taki, żeby nie było. Kryśka musi być w planerze. Ale wiecie, najlepsze właśnie te, mamy planery, później wam pokażę, teraz jeszcze nie. No i są planery i jak sprzedawaliśmy w tamtym roku planery, no to się ryliśmy tu wszyscy razem, bo praktycznie każdy, wiecie co poszło, nie? Wiesz, Ewenka, no ładne te planery, ale wiesz co? Ja to tak, ja nie pisząca jestem. Ja generalnie nie lubię pisać, nie? Chyba, że komentarze dla Kryśki, nie? Na tym. Tam to popiszę, nie? Ale także wstać rano w ogóle i wiesz, ja generalnie nie mam czasu z rana. Wiesz, bo ja mam małe dzieci, ja wstaję i tak już o 5 i ja nie mam czasu z rana tam siadać, wiesz, i planować w ogóle pisać, nie? Po prostu nie mam czasu, nie? Ja mam czas tylko po prostu wejść i Kryśce napisać dzień dobry i dobranoc, nie? To tu znajdę. Ale żeby tak wstać, zatrzymać się i zastanowić, tu Krystyna Budzyńska, cześć, kochani. Żeby się zastanowić w ogóle, jakie są moje wartości na dziś, jak ja chcę się czuć. Nie, nie, nie. Ja tam zapytam się Kryśki, jak ona się czuje i gdzie sukienkę kupiła, nie? To ja zobaczę, ona mi w relacjach i rolkach powie, jak ona się czuje i gdzie ona dzisiaj była, gdzie ona lunch zjadła i w ogóle gdzie włosy robiła, od kogo ten pierścionek kupiła, nie? To wiesz, jak ja już tam załatwię swoje najważniejsze wartości i Kryśki, to ja już nie mam czasu po prostu, wiesz, tutaj pisać. Poza tym ja
pisząca nie jestem i planująca też nie, generalnie. Mnie tam moje plany nie interesują, ja wolę tam zajrzeć do kreśki planów, zobaczyć co ona zaplanowała, gdzie ona teraz jedzie, kiedy będzie, kiedy to robi, kiedy tamto w ogóle, a o której ona ćwiczy i skąd bierze siłę na te ćwiczenia, nie? Od ciebie bierze siłę, od ciebie, kochanie, ty jej tyle siły dasz, dlatego ona zapierdziela 7 razy w tygodniu na jogę, kurwa. Rozumiecie, kochani, ale czekajcie, a co ja mówiłam? Aha, wartości, dobra, bo się zgubiłam we własnym chaosie. No, więc ostatnio taki hejt dostałam właśnie na YouTubie, znaczy nie hejt, taką uwagę. I ten chaos, ten wieczny chaos u ciebie. Kochani, w każdym bądź razie, jak patrzyliśmy na to, jak sobie ustalaliśmy swoją nową drogę na nowej drodze i jak patrzyliśmy nawet właśnie jak robiliśmy na przykład afirmacje, wiecie, afirmacje to są taki cukier trochę czasem, nie? Więc nasza fazula, nasz umysł, jak ktoś jest tu nowy, my na umysł fazula mówimy, nasza fazula po prostu hula, jak słyszy tam, kocham Ciebie, wszystko w życiu jest możliwe, jesteś cudem, nie? Albo nawet takie trochę lżejsze. Każdego dnia możesz zrobić coś dla siebie i wszechświat Ci sprzyja i w ogóle stawiam się do życia i mam dookoła siebie pięknych ludzi. I fazula od razu, wiesz co, to jest dla mnie w ogóle za słodkie, wiesz, ja to tak nie czuję, ja nie wierzę, a w ogóle ja słyszałam, że afirmacje nie działają i w ogóle, wiesz, jaki sens, ale czy to naprawdę działa i w ogóle ile to trzeba powtarzać i w ogóle i ile to razy trzeba mówić i jak długo, ile razy tego słuchać dziennie, żeby to w ogóle stało się prawdą i co ja muszę na co dzień robić, żeby to, a czy jest sens, jak ja jeszcze w to nie wierzę, co już jest sens mówić i wiesz, bo wiesz, a po co ty to wszystko mówisz już, jak to wiedzieć? No wiesz, że ja to muszę wiedzieć, bo generalnie ja nie mam czasu, ja tego nie czuję, mi się nie chce i nie mam energii na to i nie mogę się skupić. Wiesz, jakoś jak ty mówisz, te afirmacje, ta muzyka płynie, to generalnie nie mogę się na tym skupić i nie mam czasu, wiesz, z rana. To ty mi powiedz, czy to na pewno zadziała, nie? To jest to. Ale jak napierdziela nam całymi dniami ta fazula, po prostu jesteś do dupy, nie da się i w ogóle inni mają łatwiej i w ogóle jesteś już za stary, za głupi, to te afirmacje to po prostu nie ma problemu w ogóle, nie ma problemu, nie ma, że nie wierzę, nie ma, że nie czuję, nie ma, że nie chce mi się. W ogóle z otwartymi rękoma przychodzą kłaki, napierdzielają skałasznikowa myśli, które nam nie sprzyjają, ale kto tam w ogóle ma czas, energię i uwagę, żeby w ogóle się skupić na tym, że te myśli wpierdzielają się z butami, w ogóle nie pytają, czy mogą wchodzić, czy nie, my je przyjmujemy na dzień dobry rano, we dnie, wieczór, w nocy po prostu i mamy siłę i czas i energię z nimi się bawić, niech latają w ogóle i później przychodzi praca domowa na jesiennych porządkach, zatrzymaj się 20 minut w ciągu dnia dla siebie, obserwuj myśli i świadomie przekierowuj negatywną z pozytywnej. Ale poczekaj, ale wiesz, ale daj mi jakąś metodę, bo czy to działa, same takie gadanie, same myślenie, to nie działa, jak ja mam zmienić myśli, jak to nie działa, rozumiecie, nie. Ja nie mam czasu, nie mam energii, wiesz, 20 minut w ciągu dnia siedzieć i co ja mam teraz siedzieć i manualnie przekierowywać, łapać i przekierowywać, łapać i przekierowywać, ja nie mogę się skupić na tych myślach, wiesz, ich jest tak dużo w ciągu dnia, one tak lecą, nie mogę się skupić. Nie mam czasu, nie mogę skupić uwagi. A gdzie jest Twoja uwaga? No moja uwaga jest na przykład teraz u Kryśki, bo ona jacht kupiła wczoraj. Jacht! I co ona na tym jachcie robi? Johna jakiegoś na wyspie znalazła i w ogóle taką ma fajną tunikę, w ogóle polskiej firmy na Hawajach sprzedają i na Zanzibar wysyłają. A skąd ty to wszystko wiesz? Albo czytałam, research zrobiłam, szukałam, dowiedziałam się. I wiesz, jestem już taki zmęczony, po prostu jak przychodzi ten koniec dnia, to ja już nie mam na nic siły, ja chcę się tylko po prostu położyć, wiesz, no ewentualnie jeszcze Netflix wchodzi w grę, nie? Więcej ode mnie już nie wymagaj. A może jakieś takie afirmacje albo podsumowanie dnia, wdzięczność, 5 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Nie, nie, w ogóle, kto ma czas na 5 rzeczy, za które jestem wdzięczny? W ogóle, nie, nie, może z rana słyszałam lepiej, z rana lepiej, nie? A z rana wstajesz spóźniony, budzik 7 razy dzwonił, 7 mi się przyszło, nie chce mi się, wstajesz rano, nie ma czasu, ale w biegu telefon, to zawsze w biegu jest czas, zobaczysz sam ukry i tak w kółko. Czy ja generalnie się jasno wysłowiłam tutaj w tym live, bo kontentu tutaj
za wiele, to nie ma. Tutaj dzisiaj to myślę, gdzie jest mięcho, ale ono jest gdzieś ukryte w tym wszystkim. Czujecie, kochani? Czujecie to, czy nie? Więc, kochani, praca domowa jest taka. Chcemy zobaczyć, naprawdę obserwować swój dzień i obserwować swój czas, obserwować, ile my go mamy. I teraz, bo ja zeszłam z tematu, zgubiłam się trochę we własnym chaosie i jak mówiłam w pewnym momencie, że są wśród nas tacy, którzy naprawdę tego czasu mają dużo, ale w tych wolnych chwilach nie robią nic konstruktywnego. Leżą na kanapie po prostu i tylko czekają, aż do roboty trzeba iść. I ja mówię to z taką pokorą, kochani, bo ja tam byłam. I ja wierzę, że tej siły tam nie ma i ochoty na nic. Bo ja też tam byłam. Ja byłam w tej katatonii. Nieraz ja opowiadałam, że ja żyłam na kanapie świata, w takiej poczekalni i nie miałam siły i ochoty na nic. Ale wiem całą sobą i to nie tylko wiem od siebie, ale wiem z badań, wiem naprawdę, jak wy wiecie, że tego czytam tony po prostu całymi dniami, że jak my to damy jakiś ruch po prostu w tym momencie, kiedy nam się nie chce, zwłaszcza wtedy, kiedy czujemy po prostu o to, kiedy my się ruszymy chociaż trochę, kiedy my pójdziemy na spacer, nawet choćby z psem, czy nie wiem, zrobimy 10 przysiadów, wiecie, czy zrobimy coś manualnego, choćby coś dobrego ugotujemy, upieczemy po prostu, no cokolwiek to jest, ale ruszymy się, to my nie tylko robimy taki ruch na zewnątrz tej stagnacji, w której jesteśmy, ale robimy ruch w ciele. My jesteśmy energią, nasze ciało jest cały czas, w momencie, kiedy my się ruszamy, rusza się wszystko, rusza się nasza energia, nie czary mary energia, tylko naprawdę nasza energia. Rusza się krew w naszym ciele, tlen się pompuje, serce inaczej bije. I za tym idą hormony, za tym idą neurotransmitery i my się po prostu ruszamy. Jesteśmy w ruchu i ten ruch daje nam energię, której często, kiedy siedzimy, mówimy, ja nie mam energii, ja nie mam. Ja kiedyś to słyszałam latami o ćwiczeniach. Nie mam, ja zawsze miałam, wiecie, znacie moją historię, nie chcę mi się ćwiczyć, nie lubię ćwiczyć, nie mam energii. I ja słyszałam tych ludzi, mówią, słuchaj, jak poćwiczysz, będziesz miała więcej energii. I mówię, co w ogóle za bzdura, nie? Jak poćwiczę, będę bardziej zmęczona. Ja teraz ćwiczę, ja jestem w powijaka w tym temacie, ale lubię, już jestem na etapie, że lubię. I naprawdę tak jest, że ja zwłaszcza teraz, jak wstaję rano, i naprawdę miałam słabszą noc, czy nie za dużo pospałam, czy coś się stało, czy jest trudny dzień, czy coś. I czuję, wiecie, to ja wiem, że ja chcę poćwiczyć, bo ja wiem, że jak ja poćwiczę, to ja będę miała więcej energii, to ja będę miała więcej siły. Inne hormony i neurotransmitery mi ruszą. Ja będę się lepiej czuła, będę miała lepsze samopoczucie. Ja znajdę więcej rozwiązań na to, z czym potrzebuję sobie tego dnia poradzić. I to naprawdę tak działa. Ja kiedyś o tym słyszałam i ja po prostu nie wierzyłam. I teraz wiem, że to tak jest. Ale to też zabiera nas z takiej stagnacji. Daje nam poczucie, jednak coś zrobiłem. Pomimo tej pracy, pomimo tego dnia, że tak dużo pracy, pomimo tego, że tak wiele się po prostu w moim życiu nie dzieje, to ta drobnostka daje nam poczucie sprawczości. Poczucie niebycia tylko w tej rutynie takiego robota i pracusia i tego wszystkiego. Naprawdę to daje nam to, o czym ja mówiłam z tym jednym filmikiem, wiecie, dziennie. To zabiera nas taki inny świat. To daje nam taką kawałek naszego życia. Nie zabiera nas tylko do życia innych, bo my często tą energię zużywamy na patrzenie, a on to ma takie życie, ja tak nie mam, a ona to ma to, a ja tego nie mam, a ten był znowu tu na wakacjach, a ja nie mogę. I my często sobie myślimy, okej, ale ja nie mogę mieć takiego życia i nie mogę sobie pozwolić, żeby jechać na wakacje. Tym samym wybieram nic, tym samym wybieram kanapę, a między Zanzibarem i Kryśką, a naszą kanapą jest ogrom świata. Ogrom świata. 5 minut można o wiele więcej zrobić, niż nam się wydaje, kochani. W kilka godzin przed pracą, choćbyśmy tej energii naprawdę na dzień dobry niewiele mieli, to ten ruch, ta energia daje nam więcej energii. Na pewno daje nam więcej energii, jak zrobimy coś dla siebie, niż jak tylko będziemy u kogoś. I ja nie mówię, że my mamy rezygnować z kogoś w imię siebie,
Ja tylko mówię i zachęcam, żebyśmy obserwowali siebie w tym tygodniu i szukali balansu w tym, rozkładali to. Jim Quick, który jest takim fajnym gościem, on bardzo dużo o mózgu mówi, bardzo dużo mówi właśnie o neuronauce, o tym, jak funkcjonujemy. On opowiada, żeby nie zamykać się w rzeczownikach, że ludzie tak często się zamykają w rzeczownikach. Na przykład mówią, ja nie mam energii. On mówi, a to nie jest coś, co albo masz, albo nie masz. On mówi, tylko to jest coś, co albo generujesz, albo nie generujesz. To nie jest rzeczownik, to jest czasownik. Więc jak nie masz energii, to ją wygeneruj. Zrób coś, co energię ci daje. I znowu, są takie momenty w naszym życiu, gdzie naprawdę jesteśmy przepracowani i gdzie najwięcej energii, takiego odpoczynku i relaksu i wyluzowania da nam właśnie położenie się na kanapie po prostu i oglądanie Netflixa albo bycie u Kryśki. Bo to mnie prowadzi właśnie do tego, że są wśród nas ludzie, którzy będą na tej kanapie po prostu w takiej stagnacji, ale są, tak, w tej, my to nazywamy katatonką, ale są wśród nas tacy ludzie, którzy mają perfekcjonizm wycieńczający, którzy mają adrenalinę i kortyzol na pełnych obrotach każdego dnia, którzy muszą mieć wszystko od linijki, wszystko na liście odhaczone, bo jak nie odhaczone, to jesteśmy niewystarczająco dobrzy i po prostu ludzie na nas się zawiodą, nie będziemy kochać i po prostu, bo każdy z nas jest inny, tak? Więc są wśród nas tacy, którzy poszli w jedną ekstremę, są tacy, którzy są poszli w drugą ekstremę i są tacy, którzy są w balansie. I jak wy to zrobiliście, to tego to wiecie tylko wy i Kryśka generalnie, ale wiecie, są wśród nas tacy, którzy już ogarniają ten balans. Ja tam uczę się tego balansu i naprawdę całkiem dobrze mi idzie. Natomiast ja mówię, ja mam odruch w tą katatonię popadać, jak coś, że po prostu jak się zaoram, to później po prostu uciekam na tą kanapę i nie chcę wracać z powrotem. I dla mnie to była lekcja moja, takiego balansowania. Ale są też wśród nas tacy, którzy potrzebują się położyć i u Kryśki posiedzieć. Więc chcemy popatrzeć, no jak ten nasz czas wygląda. Bo ja pamiętam jedno z pierwszych ćwiczeń i z pierwszej takiej rzeczy, które ja wzięłam z tego instytutu, z tego sanatorium właśnie w Teksasie, jak tam pojechałam, to najważniejszą rzecz, którą oni mi dali i pokazali, to nie było nawet to, że ja byłam uzależniona od jedzenia i za dużo wina piłam i wiecie, po prostu, nie wiem, za szybko jadłam, nie przeżuwałam, nie odpoczywałam i jadłam śmietnikowe jedzenie, tylko oni mi pokazali, jak ja w ogóle nie miałam czasu na nic. My tam dosłownie teraz zapomniałam o tym ćwiczeniu, ale teraz sobie przypominam, że my mieliśmy tam takie ćwiczenie, gdzie rozpisywaliśmy, jak wygląda nasz dzień czasowo. Fajnie by było, żebyśmy sobie to rozpisali. Naprawdę, żebyśmy monitorowali ten dzień. Ja wiem, że nie mamy pewnie na to czasu i w ogóle nie będziemy mogli się skupić cały dzień, na co poświęcamy czas, bo kto ma tyle skupienia uwagi? I w ogóle to za dużo energii kosztuje. Ale może spróbujmy, nie? Może spróbujmy odrobić pracę domową. Bo my czasem znamy plan Kryśki w ogóle naprawdę bardziej i jak, w jaki ona dzisiaj się czuła i w ogóle jakie u niej trudne rzeczy się dzieją i jak ona sobie z nimi radzi, niż sami swoje generalnie. My wiemy, że tak czasem jest, nie? Ale żeby rozpisać sobie i zobaczyć. I ci, co tego czasu mają dużo, ale widzą, że naprawdę z nim nic konstruktywnego nie robią, dajmy sobie szansę, kochani, dajmy. Dajmy sobie jedną rzecz, która jest nasza, choćby nie wiem, jak głupia się wydawała. Moje filmy na tamten moment wydawały się głupie dla mnie i dla wszystkich dookoła. I co one mi dadzą, i co one ci dadzą, i po co ci to, i co za bzdura, i w ogóle zwariowałaś, i to, i tamto. A ja pamiętam, mam też taką dobrą znajomą, Joasię Grzybowską, nieraz tą historię opowiadałam, która chodziła tak na spacery. I ja ją w sumie na te spacery namówiłam, bo kiedyś zachęciła mnie, namówiłam, była kiedyś na Jesteś Cudem i później miała trudną bardzo rzecz w życiu, jej się przydarzyło, zmarł jej mąż, bardzo dużo tego było, wiesz, taki trudny czas. I rozmawiamy przez chwilę i ja jej mówię, już co kochanie, nieważne co się dzieje, chodź codziennie na te spacery. I oczywiście, wiecie, ona patrzy na mnie jak na wariata, no mówi, ty rozumiesz, co mi się wydarzyło, ja z tym mężem 20 parę lat byłam, mam dwójkę dzieci, zostałam z wszystkim sama, tym mężem ja na spacery chodziła, czy powaliło kobietą. Oczywiście była zakochana, żeby mi to wprost powiedzieć, później mi to powiedziała, ale z jakiegoś powodu na te spacery chodziła.
I na pewno nieraz mówiła, ale co mi to da i po co mi to i o co mi chodzi i w ogóle. Ale chodziła na te spacery, chodzi do dziś już któryś rok. I z tych spacerów stała się po prostu fotografem. I z tych fotografii, które robiła najpierw telefonem, po iluś tam miesiącach dopiero wzięła aparat. A z tych fotografii zaczęła robić kalendarze. Później jej zdjęcia wisiały w galerii, później znalazły się w książkach. A później zaczęła morsować i co mi to da i po co mi to. A teraz z nią morsują po prostu setki ludzi, którzy potrafią przylecieć z innego kraju, żeby o wschodzie słońca, bo ona na te spacery w ogóle 4-5 rano chodziła, żeby nie było. Mieszka w Sopocie i ona tam chodziła i z nią ludzie teraz chodzą i na te spacery i do tej wody wchodzą i te zdjęcia robią, kochani. I co mi to da, nie? A po co ci to, a co mi to da? I nigdy nie wiesz. Simba chrapie, nie? Ona jest u siebie w świecie. Więc nigdy nie wiesz, kochani. I tak łatwo byłoby wtedy powiedzieć Ewela, ale ty wiesz, co mi się przydarzyło, ty wiesz, co Morze Aniołów, dokładnie, kochani, bo to się nazywa Morze Aniołów. Ty wiesz, co mi się przydarzyło, ty wiesz, przez co ja przechodzę. Mogła tak powiedzieć do mnie, mogła tak powiedzieć do siebie, ale i tak chodzi, i pewnie tak mówiła, wiecie, w takim momencie, kiedy takie rzeczy się dzieją, my wiemy, kiedy świat się wali, albo kiedy świat tak naprawdę nam się rozwala każdego dnia, bo jest tak dużo rzeczy do zrobienia i tak dużo jeszcze do po prostu do załatwienia i życie jest wymagające i trudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach to, co się dzieje. Dlatego czasem widzę, że tu sporo ludzi wie, kto to Joasia i było u niej. I wiecie, to się zaczęło od spaceru, kochani, rozumiecie, to się zaczęło od spaceru. I to się zaczęło od takiego głupkowatego ćwiczenia, o którym ja opowiadałam na kursie Jesteś Cudem, którego sama się nauczyłam od takiego stewarda Wilda, który tam poznał jakiegoś, wiecie, sruru guru Swami Srami, chciał być oświecony jak on, a ten mu kazał na spacery chodzić codziennie o 4 rano przez 2 godziny bez sensu. I on się wkurzył na tego guru sruru Swami Srami, ale poszedł na te spacery i chodził tak 2 lata codziennie i nieważne co się stało, nie mógł jak to, miał nie rezygnować. Po 2 latach przestał już chodzić tak rygorystycznie, ale całe życie odmienił, w ogóle wyjechał w świat, pojechał, jeździł tak naprawdę do swojej śmierci podróżową, dawał wykłady, pomagał ludziom, pisał książki, tworzył podcasty, po prostu ze spacerów też to zrobił. I ty nigdy nie wiesz, kolejna taka historia, pójdę jeszcze tą historię, dzisiaj akurat swojej bratowej opowiadałam. Jest taka fajna kobieta, która, nie mogę sobie przypomnieć, ona się Moli coś nazywa, ale ona ma takie rysunki, które się nazywają Buddha Dudu. Takie, wiecie, takie rysuneczki Buddy. I jej historia, te rysuneczki są wszędzie. Ona ma dużą firmę teraz i ona ma te rysunki, kalendarze i książki i koce z tego i torby. I ona w różnych książkach była u innych i w ogóle. I historia, ja trafiłam na nią dawno temu. Jak ona jeszcze nie była tak znana i historia jej była taka, że ona w ogóle była ilustratorką, poszła do szkoły, szkoła skończyła, nawet dostała pracę, tam 2 książki chyba zilustrowała i wszystko niby było dobrze, ale dobrze nie było, bo miała bardzo, bardzo trudne dzieciństwo, była bardzo krzywdzona i przez swoją mamę i przez tatę. I miała ogromne traumy. I w pewnym momencie, kiedy wszystko niby się układało, miała dużo pracy, dużo pracowała, po prostu te traumy zaczęły jej wracać, zaczęło to jej wybijać i ona zaczęła wpadać w bardzo taką dużą depresję i mieć też taki ten stres pourazowy. Po prostu zaczęły jej te flashbacki wracać i to wszystko i się rozsypała. Czekajcie, bo tu mi się internet, ta bateria kończy. I się rozsypała i nie miała siły na pracę i nie miała ochoty na pracę. I próbowała trochę jogi, próbowała oddechów, żeby z tych traum wychodzić. I wstawała rano i wiecie, brała zwykłą taką kartkę z komputera i po prostu rysowała, coś sobie pazgrała, a nie, szukała sobie jakiegoś cytatu, który jej pomoże się podnieść danego dnia. Znajdowała ten cytat i po prostu sobie do tego cytatu rysowała taki rysuneczek. I sobie tak po prostu rysowała, wiecie, takiego Buddę właśnie, takiego ani on ładny, ani on idealny, ani on jakiś tam nawet, wiecie, w tych wszystkich wymiarach i proporcjach, jak to się w rysowaniu i malowaniu robi. Taki Budda ze słoniem, później go rysowała, później teraz już w ogóle inaczej to robi. I tak każdego dnia. I to jej znowu, to było to, jak te filmy dla mnie, czy te spacery dla Asi. A co ci to da? A po co ci to? Ale jej to dawało chwilę po prostu, gdzie ona zapominała. Wiecie, chwilę, gdzie ona po prostu na chwilę była ze sobą, zapominała o tym bólu, zapominała o wszystkim. I później wracała do tego życia, do bólu i do wszystkiego. Ale każdego dnia gdzieś tak sobie rysowała i w pewnym momencie zaczęła pisać bloga.
To jeszcze było takie moda wtedy w Stanach, było na taki Tumblr, taki był blog, nie wiem, czy to jeszcze nawet istnieje. I tam ludzie jakoś na nią trafiali i zaczęli to komentować. I ludzie mówią, pomaga mi, lubię twoje rysunki, lubię te cytaty, to jest dla mnie, lubię tutaj przychodzić każdego dnia, to mi coś daje. I ona dalej tworzyła i tak tworzyła i tworzyła i z tego stworzyła olbrzymią firmę i w ogóle była w New York Timesie, była w Time, o Jezu, jak ta druga gazeta taka się nazywała, tam miała taką kolumnę swoją, gdzie codziennie jakiś cytat, wiecie, wrzucała. Później to ją postowali Eckhart Tolle, Byron Katie, po prostu naprawdę, no zbudowała całą firmę z tego. Ale nie robiła tego, żeby tą firmę budować, tylko po prostu potrzebowała odechnąć na chwilę. Więc znajdowała te kilka minut tego czasu. Ona się nazywa Molly, coś tam, Molly na H jest jej nazwisko, ale nie mogę sobie przypomnieć. Buddha Doodle. Może Aga moja tu jest i wrzuci link, może ją znajdzie. Piękne te rysuneczki. Ja stąd kiedyś zaczęłam rysować swoje rysuneczki, takie majeczki my na to nazywaliśmy, tylko moje nie były takie, wiecie, ładne i w ogóle. Ale my mamy w Polsce, oh my god, jak się nazywa ta? Mamy dwie w ogóle takie moje ukochane. W ogóle w Polsce mamy mnóstwo takich ilustratorek, co takie rzeczy robią. Ale jest Ziutka i jest, o kochana, wybacz, ja cię znajdę. Molly Han. Podrzucę nam. O Jezu, jak się nazywają te... No nic, ja znajdę, kochani. W każdym razie istotne jest to, co ja chcę tutaj pokazać, to, że czasem nam się wydaje, że my niewiele umiemy. Czasem nam się wydaje, że jest za późno, że my za starze, że w ogóle za to i że pieniędzy nie ma. I że czasem nam się wydaje, że te kilka minut, albo ta godzina, albo dwie, kiedy wiecie, którą mamy w zabieganym dniu, to jest za mało. I co ja mogę w tym czasie zrobić? A jak ktoś ci przyjdzie i powie, słuchaj, a zrób to. O, Beata Pawlikowska też ma te swoje rysuneczki właśnie. To zrób to. Myślorysy, Iwonko, dziękuję, kochanie. No, myślorysy. Cudowne są myślorysy, uwielbiam. I jak to? I wiecie, czasem nam się wydaje, ale co ja wtedy zrobię? A jak ktoś mówi, a to spróbuj zrobić to, a to spróbuj zrobić tamto. I my wtedy mówimy, no ale co mi to da? Jest kolejna, słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam z imionami, przecież ja zawsze jestem taka dobra w imiona. Cudowna kobieta, którą ja znam, Misiura, którą poznałam kiedyś u Kasi Nosowskiej na urodzinach. I to jest kobieta, która też w życiu przeszła dużo, słuchajcie, i której zmarł mąż, zmarł na raka. I ona, nie pamiętam tylko, czy ona już jeszcze z tym mężem była, jeszcze ten mąż tu był, czy to już było po tym, jak mąż odszedł. Ona gdzieś szła, chyba na jogę poszła właśnie, żeby trochę odetchnąć. I na tej takiej tablicy, wiecie, zobaczyła po prostu lekcję garncarstwa, takiego lepienia z gliny. I po prostu tak to ściągnęła. Ani ona nie marzyła o lepieniu z gminy, ale po prostu w momencie, kiedy świat ci się wali, chcesz odetchnąć na chwilę i po prostu poszła na to. No co ona tworzy, słuchajcie, z tej gliny? No to jest kosmos, rozumiecie? To jest kosmos. I jakie ona piękne rzeczy robi i ona ma swoją pracownię i to wszystko się rozbudowało, ale ona oczywiście jakby biorąc to nie myślała, tylko ona chciała jakąś chwilę dla siebie. Więc my chcemy w tym tygodniu naprawdę popatrzeć na nasz czas, na co my go zużywamy, ile my go mamy. Jak go mamy dużo, to czy korzystamy? Misiura cudna, prawda? Jak go mamy... I wiecie, takich ludzi jest mnóstwo. Każdy z nas jest takim ludziem, kochani. Tylko teraz pytanie, czy my się stawimy do tej przestrzeni w sobie? Czy my się stawimy do tej przestrzeni w sobie? Można pięknie żyć, dokładnie można, nawet w tych momentach, wiecie, czasem ludzie jak trafiają na mój film, na mnie teraz, to mówią, Ewcie, ale tobie tak łatwo powiedzieć, bo wiesz, bo jak ja bym miał takie życie, jak ja bym miał to, jak ja bym miał taką pracę, jak ja bym robił to i tamto, ale my się znamy nie od dziś, kochani. Ja nie usiadłam na tym różowym fotelu wczoraj i sobie chyba wykreowałam to, co wykreowałam. Usiadłam sobie tutaj w takich białych lokach, wiecie, i tak tutaj wylądowałam na dzień dobry. Albo ktoś mi to w ogóle na tacy dał, nie? Ja po prostu na złotej łyżeczce po prostu urodziłam się tak tutaj w tym fotelu właśnie, prosto z łona tu wylądowałam, nie? Taka krycha w ogóle, nie? Na różowym fotelu, cała ja. Nie, bo ja potłuczona jestem po prostu, ledwo posklejana, po prostu wszędzie jeszcze się rozrywa, nie? Ja to na nowo sklejam każdego dnia. W drodze do ostatniego oddechu, to jest raz. Dwa, ja zaczynałam kręcić swoje filmy po prostu
Najpierw po chorobie, z której nie wiadomo, co to było tak naprawdę, to chora pacynka, jak to się u nas mówi najbardziej. Później po wypadku się przemieniłam i na nowo kręciłam. Ja kręciłam to w tak, ja to mieszkałam w piwnicach, ja mieszkałam w pokojach z pluskwami, gdzie jak siadałam i kręciłam film, to ściana była tu, a jedna, a druga była tu i ja tu byłam z głową w kamerze. A kręciłam to, słuchajcie, takim starym komputerem, co trzeszczał. Znacie tą historię, ale ją opowiem jeszcze, bo to ona pasuje idealnie. Że jak kiedyś taki człowiek do mnie zadzwonił, żeby mi powiedzieć w ogóle, i on tak mi powiedział, że on taki był trochę, wiecie, surur guru, srami, taki szamanowaty, i on mówi, że pewnego dnia ja będę w ogóle, setki ludzi będą mnie słuchać, a nawet tysiące w ogóle. A ja mówię, no na pewno w ogóle. I tak do mnie mówi, to wiecie, było z 9 lat temu, jak nie 10. I on mówi, i w ogóle, i pani będzie ludzi inspirować do życia, i w ogóle zachęcać do życia w zgodzie z głosem serca. To ja mówię, bo to chyba mnie z kimś pomylił, bo ja to generalnie. W ogóle jeszcze niedawno to filmy o sokach kręciłam i o jakimś jedzeniu. On mówi, nie, nie, pani będzie kręciła po prostu filmy o kontakcie z duszą i po prostu wracanie do siebie, do swojej prawdy. Ja to w ogóle najbardziej to lubię, te pani filmy, co pani je w pralni kręci, nie? Pani je w pralni kręci, pani siedzi taka skulona w tej pralni i ta pralka tam szumi, a pani się przedziera przez ten szum tej pralki, tak jak nasza dusza się przedziera przez ten szum umysłu. To są moje ulubione filmy, nie? A ja tak mówię, jaka? A pralnia, jaka pralka? A ja siedziałam, słuchajcie, w takim małym pokoju mieszkałam. On był szafą generalnie, nie? A w Nowym Jorku, Ameryka, w ogóle American Dream, nie? A ja w tym małym pokoju, że jak się rozkładało kanapę, to się pokój kończył. Pluskwy też tam były, znamy tą historię. I miałam komputer HP taki, nie? Trzeszczał tak, szumiał. Te filmy tam są dalej, słuchajcie, ich nie kasuję, możecie sobie zajrzeć, nie? I ja siedzę taka skulona, takie wory pod oczami po prostu. Walka każdego wieczoru, czy ja nakręcę film, czy ja znowu wypiję i się objem. Czy ja pójdę na spacer, czy właśnie będę siedziała przed telewizorem. Nie, telewizora nie miałam, telefonem. Rozumiecie? Ale cisnęłam po prostu. Cisnęłam, chociaż na chwilę przyjdę, chociaż na chwilę odetchnę. Nie do tej pralni przyjdę po prostu, niech szumi. I fazula swoje, a ja swoje. I co ci to da, i co ci to da? A może coś da, a może nie. Co mi to daje? Chwilę po prostu. Chwilę uniesienia, chwilę odpoczynku. Więc, kochani, naprawdę, tam jest tyle do odkrycia. Że my sami się zaskoczymy, jak zaczniemy tam zaglądać. Jak znaleźć stare filmy? Trzeba wejść na YouTube i tak się cofnąć sobie, wejść w mój kanał i ułożyć je jakoś tam od starych tych. Ja tam ledwo byście mnie poznali. Wszystko było inne, głos był inny. Ale najlepsze jest to, że dzisiaj ktoś do mnie, najlepsze jest to, że dzisiaj ktoś do mnie wysłał pierwszy film po wypadku, który ja nakręciłam, którego ja nigdy nie widziałam, no bo ja tam swoich filmów nie oglądam. Ale pamiętam, że wtedy wszyscy mi powiedzieli, że ja po prostu, co mi się stało, że ja smutna, ja tam tak ciężko, tak mi było tam ciężko, tak mi było tam źle. I to był taki długi film, bo ja wcześniej kręciłam o surowej diecie te filmy, taka uśmiechnięta i to, i nagle bum, zjazd, nie? I dzisiaj ktoś mi wysłał ten film, link i napisał taki, a ja tak patrzę na ten film, ale tam wyglądam naprawdę, no po prostu, kochani, a mam taką pokorę do siebie i taka jestem dumna z tego, że ja tam w ogóle właśnie tam walczyłam o tą nową drogę swoją. I dzisiaj ta cudowna kobieta napisała, krótko i na temat, nie? Krótko i na temat. I ja tak się uśmiechnęłam sama, że ktoś w ogóle ten film odebrał tak krótko i na temat, a on tam 20 minut, no porównując do tego, co my teraz wyprawiamy tutaj, no to faktycznie krótko i na temat. Ale to widać, kochani, tą różnicę, to widać, w jakim miejscu ja tam byłam. I tak się cieszę, że tego nie skasowałam tyle razy, kiedy chciałam to skasować, żeby nikt się nie dowiedział, wiecie. A teraz to jest dla mnie samej, bo czasem mamy takie uczucie też, że ja tyle robię i nie widać żadnych efektów, nie? Bo tak mamy często, patrzymy, no ja tyle robię i nic się nie zmienia. I ja tyle lat szłam i miałam takie poczucie, tyle już wiem, tyle zrobiłam i wciąż się potykam, bo się skupiałam, a propos skupienia uwagi, cały czas patrzyłam na to i znowu coś, i zawsze coś, i jeszcze to, i jeszcze tamto. I tak nie.
poświęcałam swojej uwagi, a propos naszej uwagi, na to, żeby spojrzeć w tył tak naprawdę i zobaczyć, jak wiele już zrobiłam, jak wiele już mi się udało, jak niektóre rzeczy dalej są, ale już nie są tak intensywne, albo są krótsze, albo są lżejsze, albo szybciej wracam, szybciej wstaję, bardziej jestem po swojej stronie. Tylko cały czas to skupienie uwagi było, ale inni to już są tam, a ta się nie potyka, a ta nie stoi, ta... rozumiecie, cały czas. I mi tego czasu nie starczy, i już mam tyle lat, i w ogóle, i to, i tamto, i już jestem taka zmęczona tym wszystkim, i nie mam energii. Rozumiecie? I my tak mocno operujemy naszym czasem, naszą energią, naszą uwagą. I to są narzędzia nasze. Nikt nam tego nie może zabrać, tak? Oprócz nas samych. To są nasze narzędzia, które budują naszą codzienność w ogromnej mierze. Jakby. To są takie trzy filary, które budują naszą codzienność w ogromnej mierze. Więc gdzie jest nasz czas, co ja z nim robię, na co ja poświęcam go, jak ja go spędzam i czy to, jak ja go spędzam i to jakby na co ja zwracam uwagę, na co ja skupiam uwagę, na czym ja skupiam uwagę, jak jestem w pracy, na czym ja skupiam uwagę, jestem z bliskimi, jak mam wolny czas, jak mam zapracowany czas, tak? Gdzie moja uwaga idzie, bo myśl podąża za uwagą, emocja podąża za myślą, kreujemy rzeczywistość, tak? Trzeba kończyć, kochani, bateria siada. Więc i to chcemy zobaczyć i kolejną rzecz to chcemy zobaczyć, czy to, gdzie ja inwestuję swój czas i swoją uwagę, daje mi energię, czy mi energię odbiera? Tak? Bo to jest to. Bo energia jest po prostu bezcenna, jak nasz czas i nasza uwaga. To są trzy po prostu takie chłopaki, bliźniaki, takie naprawdę, że my, trojaczki takie, które są bardzo ważne dla nas. Czekajcie, kochani, podłączę tutaj, bo nie chcę jeszcze nas tutaj stracić z Instagramu. Poczekajcie chwileczkę, kochani. Czy live będzie nagrany? Tak, będzie nagrany, będzie wrzucony na YouTube. Nie wiem, czy jutro mi się uda. Chciałabym bardzo, ale będę w podróży. Ale zobaczymy, może się uda. Kochani, będzie krzywo jak zawsze. Później jest tak z tą ładowarką na tym Instagramie. Dobrze, kochani, to jest tyle. Czujecie to? Praca domowa jest dla nas łatwa, tak? Chcemy zobaczyć, co robimy z czasem, na co go zużywamy. Czy to, co robimy, daje nam energię, na czym skupiamy swoją uwagę. Też nawet w taki sposób, wiecie, kochani, na czym skupiamy naszą uwagę, w takim sensie obcowanie ze sobą, czy my skupiamy się tylko na negatywach, czy tylko na pozytywach, bo to znowu chodzi o balans, bo jedni z nas będą koloryzować wszystko, inni będą czarno widzieć więcej niż mniej. Chcemy zobaczyć, na co się skupiamy, jeżeli chodzi o naszych bliskich, na co się skupiamy, jeżeli chodzi o naszego szefa, czy skupiamy się na, okej, tu mi to nie pasuje, ale tu jest dobrze, czy tylko na jednym, tylko malujemy go na różowo, albo tylko na czarno. Chcemy też zobaczyć, my bardzo dużo tego widzieliśmy na nowej drodze. Jak patrzyliśmy na nową drogę, patrzyliśmy na nasze marzenia i nasze pragnienia, to umysłowi tak łatwo się skupić na tym, dlaczego to się nie uda, dlaczego to jest niemożliwe, czyli a ja już za stary, a ja za biedny, a ja już nie mam czasu, a mi się nie chce, a nie mam energii, a nie mam siły, a nie mam pieniędzy, a nie mam możliwości. I my nie chcemy, a planerki, dziękuję kochanie, zapomniałam już, ja dawno już zapomniałam, pokażę planerki na koniec, dziękuję. I my nie chcemy, kochani, znowu, my nie chcemy udawać, że te rzeczy nie istnieją, żeby było jasne. Ja często to powtarzam, bo wiem, że nowi ludzie dołączają. Czasem jak się słyszy takie wyidealizowane teksty, to łatwo tutaj pomyśleć, to co ja mam udawać, że to nie istnieje. Nie, oczywiście, że nie. Tylko my chcemy zobaczyć, jak wiele naszej uwagi skupiamy na rzeczach, które utrudniają nam osiągnięcie czegoś. I to, ile pracy mamy i dlatego nie mamy czasu, ile obowiązków mamy. My nie chcemy udawać, że tego nie ma, ale my chcemy zobaczyć, ile my energii temu dajemy, ile uwagi na tym skupiamy, bo to jest. Ale tuż obok tego jest też inny świat. Są możliwości, są mikrokroki, są drobne rzeczy, które możemy zrobić. Jest ten drobny spacer, jest 5 minut medytacji, jest kilka chwil robienia na drutach, jest obejrzenie filmu jakiegoś, gdzie możemy się nauczyć czegoś, jest lekcja garncarstwa, jest, nie wiem, lekcja na pianinie, cokolwiek to jest, kochani, jest moment na przeczytanie książki, która da nam inspirację, my możemy pobiegać, my możemy poćwiczyć, możemy zrobić kilka pompek.
Nie wiem, chłopaki, co tam jeszcze możemy, pomóżcie. Rozumiecie, że obok tych rzeczy, które jeszcze nie działają, obok jest taki fajny cytat, który bardzo, bardzo mi pomógł wiele lat temu właśnie. To była jedna z pierwszych książek, jak wróciłam z tego Teksasu, którą przeczytałam, którą robiliśmy tutaj zresztą razem. Julie Cameron, Droga artysty. I tam jest taki cytat a propos gry na pianinie. A ile ja będę mieć lat, zanim ja się nauczę grać na tym pianinie? Tyle samo, jak się nie nauczysz. I to pamiętam, że tak mocno mnie po prostu zatrzymało i zabrało mi tą taką wymówkę, a to ile mi zajmie, zanim ja się tego nauczę? Ile ja będę mieć lat, jak ja się nauczę i czy w ogóle ja się nauczę i czy w ogóle mi się uda? I czy ja będę najlepszy, i czy innym się to będzie podobać, i czy ja na tym będę zarabiać, i czy w ogóle, rozumiecie, gdzie, jak wrócimy, my potrzebujemy zrobić lekcję wartości i uczuć, bo gdzie wrócimy do naszych wartości, to my zobaczymy, że o wiele bardziej wartościowe dla nas jest, czy my będziemy chociaż kilka minut w ciągu dnia spędzać na czymś, co daje nam ogromną przyjemność, co nas buduje, napełnia, daje nam nadzieję, wypełnia nas inspiracją, motywuje nas, napędza, ukierunkowuje w stronę tego, co w życiu chcemy zrobić. Tak? My nie patrzymy na to, tylko my patrzymy na to, a czy ja na tym zarobię, czy mi to coś da, czy ja będę w tym najlepszy. Gdzie pierwszy krok jest, czy ja w ogóle będę w tym, czy ja się stawię do tego. Czy ja otworzę zeszyt i wezmę długopis w rękę, czy ja rozłożę matę, czy ja w ogóle przybędę do tej przestrzeni. A my jeszcze nas tam nie mamy. Często używaliśmy takiej metafory, że to dziecko jest, jeszcze się nie narodziło, gotowe do wyjścia, rozwarcie na kilka centymetrów, u was chłopaki też. Ale my, zamiast w ogóle skupić się na porodzie i w ogóle na tym, co my zrobimy, jak to dziecko się przyjdzie na świat, to my mówimy, ty wiesz co, ja nie wiem, czy ja cię urodzę, bo generalnie ja nie wiem, czy ja na tobie zarobię i czy ty będziesz najlepszy i będziesz robił najładniejsze babki w piaskownicy i czy wszyscy mnie będą kochać, jak ty tutaj przyjdziesz i czy w ogóle ty mi pieniądze do domu przyniesiesz. A to dziecko mówi, ty, ja się nawet jeszcze nie urodziłam. Ty nawet po prostu mi szansy już nie dałaś, a już mnie spisałeś na straty, już mnie spaliłeś na stosie, a mnie tu nawet jeszcze nie ma. Po prostu rodzę się w twojej głowie i umieram w sekundę. Nie dałeś mi nawet szansy. A co mi to da? A nie chce mi się, a to, a tamto. To jest to, kochani. Dobra, idziemy do planerków i zmykamy. Praca domowa jest jasna, prawda? Kochani, ktoś, kto jest tutaj nowy, to my mamy takie planery, które się nazywają Jestem Cudem Planer. Ja pewnie jeszcze o nich opowiem więcej. Dzisiaj akurat przyszły tylko co świeżo wydrukowane. Można już, dzisiaj mamy przedsprzedaż. One w sklepie już widnieją do kupienia. Aga Wam wklei tutaj link. Natomiast wysyłka będzie pod koniec października, bo one do Agi idą turami, więc jeszcze ich nie ma. Dzisiaj ja dostałam tylko prototypy jakby, tak? To jest pudrowy róż, jest dla tych, którzy znają, jest trochę ciemniejszy niż ten, który mieliśmy. Jest naprawdę ładny, nie jest aż taki blady. Tutaj jest taka wyklejka, patrzcie, piękna, jesteś cudem. Tutaj na grzbiecie jest napisane, jestem cudem planer. Nie widać, tutaj widzę za bardzo. Ja mam ciemniejszy kolor, to będą ładne. I tutaj jest tylko ewelinastępnicka.com. Środek my zawsze robimy, słuchajcie, planowanie roku. Co roku robimy z Jestem Cudem Planer. I dla ludzi, którzy planer kupują, i dla ludzi, którzy nie chcą kupować planera, zawsze jest PDF środka za darmo i my razem robimy, planujemy ten rok, bo wiadomo, mi się nie próżnują, nam się chce i nie chce. I tu w planerze mamy pierwsza strona, to jest odkrywanie, później mamy upragnione uczucia, takie ćwiczenia, później mamy wartości i my sobie zrobimy, w ogóle na podstawie planera zrobimy sobie porządki w następnym tygodniu może, bo te uczucia i wartości byłyby cudowne. No i tutaj będziemy musieli, słuchajcie, ewidentnie kryśkę wpisać, no bo co my tu mamy? Akceptacja, asertywność, balans, bezinteresowność jest, a kryśki nie ma. No a jak ona taka ważna w naszym życiu, no to ona musi w planerze wylądować, słuchajcie. Bez kitu to zrobimy, nie? Aguś, ty wiesz. I tu są fajne ćwiczenia, później mamy cele, i później mamy nawyki i my możemy to sobie dosłownie zrobić na porządki, uporządkować cele i nawyki. To są w ogóle planery, to są kalendarze datowane na 2023 rok. My w sklepie mamy też
niedatowane, takie, co sobie sam daty wpisujesz, półroczne, cieńsze i lżejsze. Więc to jest kalendarz na 2023 rok, kochani, więc to jeszcze nie jest na ten rok, to jest przedsprzedaż. Pierwszy kolor to jest pudrowy róż, drugi to jest, on się nazywa różak, to jest nudziak, to jest taka kawa z dużą ilością mleka, taki sam. Piękne są, kochani, wiem, że nie macie czasu, wiem, znam, znamy się nie od dziś, ale ten, kto używa planerka, my mamy też grupę oddzielną i tam się wspieramy, ostatnio tam mnie niewiele było, ale wracam, kochani. Tu mamy grafit, on jest nawet nie grafit, on jest taki czarny, ale nie taki czarny, czarny, tylko off black taki. Taki ładny czarny, wiecie, nie jest taki mocno czarny z żółtym złotem, tylko jest taki prawie czarny. Tu mamy rubinek, to jest taki hicior przepiękny, powiem Wam, że ja nigdy nie chciałam ciemnych kolorów, Aga mnie namawiała na te kolory ciemne i naprawdę 4 lata nade mną pracowała. Słuchajcie, tu mamy nowości. To jest zielony. U mnie jak coś jest zielone, to jest no-no, nie? No na zielony mnie nie namówisz. Aga mówi, kiedy będziemy mieć butelkową zielenię? Ja mówię, never. Wyszedł zielony, wyszedł taki piękny, słuchajcie. Nie mogłam uwierzyć. To odszczekiwałam pod stołem dzisiaj. One są też mają okładkę soft, więc mają taką fajną okładkę, trochę palce na niej zostają, ale coś za coś, bo ona jest taka, wiecie, high class. Węglowy, piękne, piękna nazwa, my nie mogłyśmy znaleźć nazwy na nią, węglowy, kochani. No ten zielony, słuchajcie, ja pokochałam zielony, jestem w szoku. I takie ładne tutaj, o, wstążeczki też ze złotem, naprawdę ten. No i mamy dwa kolorowe. Pierwszy kolorowy to jest liść, listek taki. Taki słodziaczek, na nim napis, jestem cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Tak wygląda tył. Ja przyjdę i tak więcej o nich opowiem. Ja dzisiaj tylko tak pokazuję, bo dużo maili dostałeś mnie. Aga cały czas mówiła, zrób story o planerze, zrób story. I ja nie zrobiłam. I to jest, kochani, zobaczcie. Kwiatek, który ma takie a la żonkile tu. No ten jest naprawdę hicior, piękny. Jak ktoś lubi kolory. Ja jestem raczej jednolita, ale nie wiem, czy sobie nie trzasnę takiego oczojebka, tak go nazwę, I love you. I tu my mamy tak napisane, nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się, a na tyle wiem jak, wiem gdzie, wiem kiedy i stawiam się. Ale w ogóle teraz po naszym dzisiejszym live'ie to następny rok, to zrobimy chyba nie chce mi się, nie mam czasu i nie mogę się na tym skupić. To chyba taki zrobimy. Naprawdę wyszły, kochani, piękne. Jakbyście tam mieli jakieś pytania, to nam dajcie znać. One idą też z takimi nalepkami, które akurat nie wzięłam ich tutaj, ale pokażę. Są też pięknie pakowane w taki papier, który ma taki nadruk. Jestem cudem planer. Aga je pakuje i wysyła. Są naprawdę, naprawdę śliczne. Ale, kochani, my się znamy nie od dziś. Strona dzienna. Zrobimy sobie ją za tydzień. Bo tutaj jak wstajesz rano, to masz cytat na każdy dzień i masz później upragnione uczucie, wartość na dziś dzień. Plan dnia, stawiam się do życia, to do, robota do zrobienia, wdzięczność i później mamy cud, pielęgnuje ciało, umysł i duszę, co zrobię dla siebie, później mamy też sukces dnia i notatki. I zrobimy w następnym tygodniu, zrobimy sobie takie porządki właśnie tych wartości i emocji. To jest coś, co powiem Wam, kochani, to jest mój kręgosłup. Ja wstaję rano, to jest mój kierunek, ja tak ustawiam kierunek dnia. Więc naprawdę warto, ale wiecie, warto, kochani, jak będziecie pisać w tym, bo jak nie będziecie pisać, to nie warto, nie? Nie rezonuje, no, musimy to zrobić, cześć, kochanie, w ogóle, bo nie warto, żeby to się kurzyło na półce, bo ja to kumam, ja to znam, wiecie, ile ja planerów miałam, ile ja pamiętników, zeszytów, po prostu one leżały. I ja ze swojej strony robię naprawdę wiele, tak naprawdę robię tego mniej niż kiedyś, bo po prostu mam coraz więcej pracy, ale ja staram się naprawdę być tam, jak już kupujemy planer, to mamy grupę na planerach, gdzie ja raz w miesiącu robię planerkowanie, ludzie się wspierają, ja też tam czasem wrzucę post, że planuję i w ogóle. No mówię, w tym miesiącu naprawdę niewiele mnie było, bo miałam bardzo dużo pracy, bo dwa projekty naraz i byłam też na wyjeździe. Ale staram się, kochani, być, żeby, bo mi nie zależy na tym, żebyście to kupili i wiecie, i to się kurzyło na półce, tylko ja wierzę w to, ja całą sobą wierzę, ja tak dużo w życiu zmieniłam, a też oczywiście
Ja nie planująca, ja nie lubię planów, ja nie pisząca, ja nie mam, ja rano nie wstająca, wiecie, ja tam wszystko było na nie. I my na tych planerkach po prostu robiliśmy miesiąc po miesiącu, bo tam wyznaczasz nawyki, aha, bo nie pokazałam, tam jest planowanie miesiąca, podsumowanie miesiąca, więc planujesz każdy miesiąc, my go planujemy razem. Muszę to znaleźć jakoś, czekajcie, żeby wam pokazać. Jest też tutaj kalendarz solarny, to, nie, lunarny, solarny. Cała ja. Nie znam się jeszcze na tych księżycach. Ale tu jest taką podsumowanie i planowanie miesiąca. I my sobie się spotykamy i mamy tutaj, jaką mamy intencję na miesiąc, jaką mamy wartość. I powiem wam, że naprawdę, jakie nawyki każdego miesiąca wyrabiamy, jakie żegnamy. I my naprawdę się stawiamy tam, wiecie. Raz lepiej nam idzie, raz gorzej. Staramy się też nie spinać w tym, nie chcemy tutaj, wiecie, nie obrażamy się, jak tam czasem wyjdzie taki miesiąc, że połowa kalendarza czy tam planera pusta, ale naprawdę staramy się w tym być. My miałyśmy jeszcze zeszyty do pisania pamiętników, takie piszu, piszu one się nazywały i nie mamy ich na razie, może wrócą, bo powiem wam, kochani, że papier jest tak drogi, wszystko przez, my wiemy, że wszystko idzie w górę i papier poszedł tak w górę, że no... Ja nie mogę sobie pozwolić na nie wiadomo jak duży ten nadruk, a na taki, na jaki mogłam sobie pozwolić, to te zeszyty i tak już były drogie, jak je zrobiłyśmy, a teraz byłyby jeszcze droższe. Więc zrezygnowałyśmy na razie z tych zeszytów. Czy one są już do kupienia? Tak, ale wysyłka jest pod koniec października. Więc kochani, znowu, ale nawet jak są zeszyty, to ja zawsze staram się zrobić jakiś projekt, gdzie razem piszemy, wiecie, żeby to nie kurzyło się na półce. Mi naprawdę na tym nie zależy, bo ja sama tyle tego miałam i tyle wciąż mam rzeczy nieużytych. Natomiast wierzę w to, bo ja wiem, że jak piszemy i że jak planujemy, jak się zatrzymamy chociaż na chwilę właśnie i zapytamy się, hej, jak ja dzisiaj chcę się czuć, co jest dla mnie dzisiaj ważne, co ja dla siebie zrobię, co ja dla bliskich muszę zrobić, co ja muszę zrobić w ogóle w pracy, w domu, to my już mamy ustawiony kierunek. My zaczęliśmy ten dzień, jak to my mówimy tutaj, od logowania się do siebie. I wtedy sobie możemy iść zobaczyć, co tam u Kryśki słychać, ale ten pierwszy krok. I czy my potrzebujemy planera do tego? Wiadomo, że nie, kochani. My potrzebujemy najważniejsze siebie do tego, wiecie. Tak naprawdę 5 minut, my mamy na to czas. My mamy na to czas. My mamy na to energię. To nam da więcej energii. Notabene to nam da więcej czasu, jak od tego my zaczniemy dzień. I to nam da, pomoże nam się skupić na innych rzeczach zupełnie inaczej. Ja czytam fajną książkę Równia Wznosząca, czy Równia Pochyłana się nazywa, bo ona jest i o tym, czekajcie. Równia Wznosząca, bardzo dobra książka, polecam, kochani. Znowu, rzadko polecam książki, bo już nie chcę, żeby się kurzyły na tym. Ale to jest naprawdę dobra książka. Ona jest o depresji, ale ona nie jest o depresji. W sensie ona i jest, i nie tylko jest. To jest dobra książka dla każdego mózgu. I tutaj bardzo taką fajną rzecz czytałam właśnie o podejmowaniu decyzji i o tym, jak w momencie, kiedy my mamy nieustalony dzień, to nie musi być zapisane, ale gdzieś zapisane, gdzieś spotkać się ze sobą. Niepodjęte decyzje na dany dzień, to nasz mózg i nasza głowa po prostu... hasa wszędzie, tylko nie tam, gdzie trzeba, rozumiecie? Albo stoi w miejscu i nie robi nic, bo jest tyle do zrobienia, ale nie jest podjęta decyzja i po prostu... I wtedy to my właśnie mamy takie przeładowanie tym i najlepiej to iść wtedy do Kryśki, więc ta chwila uwagi dla siebie, ta chwila energii dla siebie i ta chwila czasu dla siebie, kochani, to jest tak, jakbyśmy odkładali oszczędności na konto, ale z ostrym procentem dla nas, uwierzcie. A jak idziemy do kogoś, to wydajemy po prostu, a czasem ciśniemy na kredycie i oprocentowanie jest bardzo wysokie. I z tym nas zostawiam, kochani. Więc widzimy się za tydzień, będziemy robić wartości i uczucia. Dziękuję za dziś. Stawiajmy się, kochani. To jest taka praca domowa, której nie da się zrobić na niby tylko w głowie. Mam nadzieję, że to było jasne. Dziękuję za dziś. Trochę się pośmieliśmy, ale mam nadzieję, że gdzieś tam czuliście, kochani, o co kamen. To odmieniło moje życie. Często się mnie pytacie, Ewcia, jak to zrobiłaś, co robiłaś, co każdego dnia robiłaś, jaka metoda, jaka to. To kochani. Ta metoda. Nie, to jest, my jesteśmy metodą. Ja nie mówię, żeby nie korzystać z wszystkiego pięknego, co dookoła jest. Wiemy to, już tyle razy o tym rozmawialiśmy, ale skorzystajmy z siebie raz na jakiś czas. A się zaskoczymy, kochani.
Kryszka się chowa, nie? Z całym szacunkiem dla Krystyny. Ona tutaj nam tak pomaga, ona tutaj w ogóle, ona jest naszym wykładowcą, nawet o tym nie wie, nie? Buziale. Dziękuję za dziś, kochani.